Dzisiaj ponownie gramy w symulator kopania, ale pojawił się nowy update, jak widzicie tu na ścianie jest flopa, a tutaj jest skrzynka, w której prawdopodobnie ją znajdziemy. Na początku w sumie sprawdźmy sobie, co potrzeba, żeby odblokować tą skrzynkę, bo jak widzicie tu są znaki zapytania, więc jeszcze nie mamy odblokowane. Aha, marsjańską rakietę musimy sobie odblokować, to w ogóle jakaś marsjańska rakieta się pojawiła, nie było tego wcześniej, a więc sporo rzeczy dodali i też poresetowali tutaj upgrade'y. Teraz się pojawiły te upgrade'y na nowo i teraz mam więcej po prostu jakby ticketów. Nie wiem, czy oni to podwoili, czy potroili, ale po prostu jest tego więcej. A więc teraz na nowo możemy sobie tutaj to troszeczkę poprawić. Zwiększmy sobie w sumie mnożnik jeszcze raz. Tutaj dwóch dodatkowych piłkarzy. W sumie to jednego mogę mieć. I co tak naprawdę jeszcze mogę zrobić? Więcej laka, czy może końsy? Dobra, końsy na razie sobie kupmy, lakiem się później zajmiemy. No i to tyle, jeżeli chodzi o spawna. Teraz musimy sobie przejść dalej, żeby zobaczyć, o co chodzi z tą marsjańską rakietą. I tu jest ta marsjańska rakieta, to kosztuje 50 bilionów. Ciekawe, czy to będzie trudne, czy to będzie łatwe, bo jakby, jak widzicie, też jakiś worldbus się pojawił. Tutaj mamy razy 4 worldbus. A czy jak pójdę sobie tutaj dalej, będę miał jakiś większy worldbus? No nie, tutaj jest dalej taki sam worldbus. Dobra, strzelmy sobie gola, powiedzmy stąd i zobaczmy, ile siana w ogóle dostanę. I też dużo obiektów pododawali. Tutaj tego UFO nie było, tutaj też tego nie było. No nie, no sporo rzeczy. Dobra, mega słabo strzeliłem jeszcze raz. Jakiegoś laga miałem. Raz cyk, 100% i zobaczmy, czy uda mi się strzelić. W ogóle jakimś takim spowolnionym tempie strzelam. No nie, no musimy bliżej podejść. Dużo mi brakuje, żeby stąd strzelać. Musimy sobie pójść na księżyc. Jak widzicie, tu się worldbus zmniejszył, to jest razy 3. Ale z tego co pamiętam, to z księżyca już trafiałem. Chyba stąd jakby wcześniej strzelałem, albo może jeszcze bliżej. Dobra, spróbujmy stąd, może stąd się uda. I z tego co pamiętam, to stąd chyba trafiałem. Cyk, mamy 100%, dobra, 97 i zobaczmy, czy doleci. A wy w tym czasie nie zapomnijcie zostawić oczywiście łapki w górę i suba i zobaczmy, czy doleci. Dobra, i doleciał. Ile kasy dostaję? 500 milionów dostałem. To powiem wam, że giga dużo. Jeszcze mogę sobie podwójne coins odpalić. Dobra, to tak naprawdę chwilę moment wyfarmimy tam siano. I tutaj w ogóle za 450 milionów można coś odblokować. To w sumie mogę sobie to odblokować, no bo to jakby jest dosyć tanie. Tu możemy na przykład sobie stąd strzelać, tylko ja stąd raczej nie trafię. W ogóle dużo takich rzeczy pododawali właśnie. Na wcześniejszych mapkach pewnie też są takie rzeczy. Powiem wam, że fajnie tą gierkę rozwijają. Dobra, ale teraz musimy moich piłkarzy rozstawić. No i z tego co pamiętam, moi piłkarze mogli z samiusieńkiego końca strzelać. Zobaczmy, czy będą trafić, tylko w ogóle muszę ich założyć. Czemu ja zdjętych miałem tych piłkarzy? Dobra, i zobaczmy, czy trafi. I chyba nie trafił, z tego co mi się wydaje. Bo jakoś tak mega mało siana dostałem. Raz trafia, raz nie trafia. Dobra, teraz trafił znowu. Dobra, trochę bliżej może i weźmy, żeby każdy strzał trafiali. Powiedzmy, niech sobie kopią stąd. No i teraz już raczej każdy strzał będą stąd trafiać. A my w tym czasie oczywiście sobie odbierzmy kolejne dwa prezenciki, a w sumie to 3. No i tutaj jeszcze potka na super laka, więc spoko. I w sumie powiem wam, że zanim jeszcze weźmiemy się za farmienie kas, to zrobiłem jedną rzecz, która mnie kusiła już w poprzednim odcinku, ale dzisiaj bym ją zrobił. A mianowicie tu jest taka paczka za Robuxy z jakimiś lepszymi piłkarzami. Tu na przykład możemy kosmitę trafić, możemy tutaj jakiegoś dziwnego gościa trafić, no i mamy też 48 na tego Golden Boya, więc mam nadzieję, że go nie trafię, bo to by było słabe, jakbyśmy znowu tego samego trafili, co z normalnej paczki, a więc sobie to kupmy, klikniemy cyk za 800 Robuxów i zobaczmy, co nam wyleci. Proszę, nie ten Golden Boy, bo już mam 4 takie. Błagam, nie ten najgorszy. No i na szczęście kosmita nam wyleciał. Ile w ogóle na kosmitę było? 19%. Dobra, to tego kosmitę musimy sobie wylewelować i on będzie też ultra kozakiem. Tylko tego kosmitę to musimy gdzieś na pewno na początku postawić, bo na pewno nie będzie trafiał z dalszej odległości. A więc po prostu tepnijmy się tutaj na spawna i sobie postawmy tego kosmita. Jestem ciekawy w ogóle, jak on będzie wyglądać. Musimy zdjąć jednego naszego piłkarza, tylko w sumie którego? A zdejmijmy tego, tylko piłkę musimy mu zabrać i załóżmy sobie oczywiście kosmitę, no i kosmicie dajmy tą piłeczkę. I niech kosmita sobie strzela na razie stąd. No jak widzicie, jest nubasem na razie i ledwo co z takiej długości trafia. A ja tymczasem biorę się za farmień tych 50 bilionów, żeby blokować sobie ten statek marsjański. I powiem wam, że teraz to poszło naprawdę ekspresowo, żeby zarobić te 50 bilionów. Te mnożniki naprawdę mega dużo dają. A więc możemy sobie oczywiście odblokować ostatnią mapkę i też przy okazji kolejne prezenciki mam do odebrania i całkiem sporych jest do odebrania. Dobra, sobie to odbierzmy, cyk, to też sobie odbierzmy, no i tutaj ta potka, ona jest mega ważna. Przyda nam się na pewno, bo dzisiaj chciałbym wydropić flopę albo blopę, no na pewno coś chciałbym wydropić, fajnie było wydropić flopę. Flopa pewnie będzie najrzadszą piłką do wydropienia, tak mi się wydaje. Jestem ciekawy w ogóle, jakie inne pety będą. Na pewno będzie flopa, blopa, no ale co jeszcze jest z tych takich kotów? Zaraz się w sumie dowiemy, tylko musimy sobie dojść oczywiście na ostatnią mapkę. O, i też przy okazji możemy sprawdzić, ile ten mój kosmita teraz ma. No i powiem wam, że całkiem niezły ten kosmita już jest. Musimy go wymaksować i będzie lepszy niż ci tutaj moi piłkarze. Dobra, ale oczywiście odblokujmy sobie tutaj tą mapkę za 50 bilionów. I czy tutaj coś w ogóle jest? Czy na przykład możemy... Nie doskoczyłem tutaj. Dobra, jeszcze raz spróbujmy tam wrócić. Dobra, możemy sobie w taki sposób tutaj przeskoczyć, tylko... Kurczę, moich piłkarzy mi tutaj zrzucił. Ale czy tutaj coś możemy robić? Chyba nie. Nie, możemy sobie ewentualnie tutaj piłkarzy postawić i zobaczmy, czy oni będą trafiać stąd. Zobaczmy, czy ten gościu trafia. No, piłka gdzieś leci, gdzie ona w ogóle poleciała. No dobra, trafił z takiego gościa, więc spoko. Dobra, to niech z takiej kopią. No i tutaj ten kosmita raczej nie będzie trafiać. Zobaczmy, czy trafi kosmita. No i kosmita niestety nie trafia, więc kosmitę musimy bliżej gdzieś zabrać. Dobra, ale tym się zajmiemy za chwilę. Zobaczmy, ile kosztuje ta skrzynka z flopą. 30 bilionów kosztuje. I tutaj mamy różne wersje flopy. Tutaj jest jakiś, nie wiem, god flopa, tutaj jest jakiś
legendarny flopa. Tutaj jest w ogóle pieseł, to jest chyba blopa, a to w sumie nie wiem. Dobra, musimy przynajmniej flopę w dzisiejszym filmie zdobyć. Czyli no teraz wiadomo, co musimy zrobić. Musimy sobie pójść oczywiście do shopu i tutaj oczywiście kupić podkę za 149 robuxów na podwójne końsy. Cyk, no i mamy tą podkę i dobra, i zobaczymy, ile uda mi się wyfarmić siana w 20 minut, tylko jeszcze sobie prezencik odbierzmy w sumie. No i mamy 15 tysięcy gemów. Oj, tutaj jeszcze jest razy 2. Dobra, zobaczmy, ile siana dostaniemy jakby jeszcze z tą strefą razy 2. Mam 7,6 miliarda. Zobaczymy, ile będę miał, jak trafię, tylko muszę strzelić. Dobra, cyk, 100% i zobaczę. No nie, no co, aj, najgorzej. Tu jest czasem tak zbugowane, że jakby jak macie taki na przykład obiekt, to nie przechodzi ta piłka przez ten obiekt, tylko się zahacza. Szkoda, bo jakby na pewno byśmy mega dużo zarobili. I po jakichś 20 minutach udało nam się naprawdę, naprawdę dużo tych końców uzbierać. Mamy 146 miliardów końców albo bilionów, jak to woli. I możemy sobie oczywiście pootwierać jajka za to, ale porobiłbym sobie też upgrade'y tutaj, bo musimy trochę to poprawić. Tylko czy tak naprawdę opłaca się robić upgrade, bo też chciałbym zrobić trochę rebirfów, bo te rebirfy teraz są ultra opłacalne. I taki rebirf kosztuje 6,5 biliona, no to jest ultra tani. Ale w sumie tym zajmiemy się za chwilę, na początku otwórzmy sobie kilka jajek z flopą. Mam nadzieję, że jakaś flopa fajna nam wypadnie. Na razie nie będę używać jakby ultralaka, bo tylko kilka tych jajek otworzymy. W sumie nie wiem, 4. Na 4 nas stać i na 5 nam zabraknie trochę. No i wyleciał nam ten pieseł, a więc spoko. Dobra, druga co będzie ciekawego wyleci. W sumie tak mega dobrze nam poleciało, bo na tego pieseła było 4%. Teraz flopa legendarna nam wyleciała. No dobra, no to mieliśmy naprawdę dużego farta, ale i tak musimy zdobyć tą tutaj flopę, na którą jest 0,01%. Dobra, dawać kolejne. Dawać kolejne, może jeszcze jedna flopa nam wyleci. No nie, znowu ten pies nam wyleciał. I teraz ostatnie. A w sumie jeszcze na jedno chyba nas będzie stać, bo mogę posprzedawać sobie te stare piłki. No i znowu flopa, a więc będziemy mieć flopę dla jednego piłkarza. Dobra, i zobaczmy, co te flopy dają. I powiem wam, że są naprawdę mocne. Jakby te flopy mają mega mały level, jak je wylevelujemy, to będą dużo, dużo mocniejsze. No i tutaj ten pies w sumie też jest całkiem niezły. Dobra, ale możemy posprzedawać te tańsze piłki i może uzbieramy na jeszcze jedną skrzynkę tą. Dobra, możemy to sprzedać w taki sposób i uzbieramy na tą piłkę. I mamy no, oczywiście na kolejną piłkę, cyk. I oby teraz coś ciekawego nam wypadło. Później użyję jeszcze tego super laka i tak dalej, to może nam wypadnie tutaj ta mega dobra. Teraz w ogóle jakiś słaby nam wyleciał kot. Dobra, trudno się mówi. Teraz w sumie przydałby się jakiś enchant ogarnąć na tej flopie, tylko najgorsze, że mam mało końców. Mam tylko na dwa enchanty, będę musiał dokupić coś. Dobra, tutaj spróbujmy tą jakkolwiek wylevelować. Klikamy sobie enchant i mamy jakiś mega słaby enchant i drugi enchant, no i też mamy słaby. Dobra, dokupmy sobie za robuxy, za 450 robuxów sobie dokupmy trochę gemów, żeby jakiś lepszy enchantik na tej flopie ogarnąć. No i znowu jakiś słaby niestety, znowu słaby. Dajcie jakieś dobre, dajcie mnożnik jakby tej flopy większy. No nie no, same słabe są. Dobra, wyleciał nam mega dobry, wyleciał nam ultra, ultra dobry enchant. Zobaczcie, jak on mnoży tą flopę, a jeszcze tą flopę musimy wylevelować. Dobra, to teraz sobie zmieniamy na tą piłkę i tą flopę teraz trzeba levelować. Jeszcze w sumie ostatni prezent możemy odebrać, to trochę gemów znowu dostaniemy. W sumie teraz tak naprawdę zostały mi dwa strzały i będziemy mieć końce na tego rebirfa. Tylko trochę dalej musimy sobie pójść. Gdzieś tutaj. Cyk, no i strzelamy sobie flopą. I w sumie poszło to dosyć szybko, mamy już na tego rebirfa, więc musimy sobie to zrobić. Jestem ciekawy, czy w ogóle mi się zresetują level na tych moich piłkarzach tutaj. Bo ci mają setny level i dosyć długo wbijałem te setne levele tym piłkarzom. Mam nadzieję, że nie zresetują się te levele. Ale dzięki temu dostaniemy 100 tysięcy gemów, no i oczywiście tutaj jakby trzy te kupony, dzięki którym będziemy mogli sobie tutaj upgrade'ować różne rzeczy. Robimy sobie cyk, no i mamy 7 rebirfa. I zobaczmy, czy się zresetowały level na tych piłkarzach. Oby nie, dobra, nie zresetowały się na szczęście. I teraz kolejny kosztuje 13,8. I teraz w ogóle mam jeszcze 4,7 miliona końców, a więc możemy sobie od razu trochę upgrade'ów porobić. Tutaj razy 10 sobie poróbmy trochę. Dobra, od razu możemy sobie pobiec tam. Jestem ciekawy, ile dostaniemy za pierwszy strzał. Cyk, no i flopa leci. 14 milionów. No to powiem wam, że naprawdę dużo. Dobra, to ja sobie to wszystko na nowo odblokuję i zrobię sobie jeszcze kilka tych rebirfów. Dobra, i poszło to naprawdę szybko, ale mamy siano na kolejnego rebirfa, więc oczywiście sobie robimy kolejnego, cyk. No i jest kolejny rebirf, już mamy prawie 400 tysięcy gemów. I teraz ile mamy tych kuponów? 7 kuponów mamy i dostaniemy 3 za kolejnego, a kolejne kosztuje 26 bilionów. To teraz w sumie zwiększyłbym sobie tutaj ten mnożnik końców, no bo dzięki temu jeszcze szybciej będziemy rebirfy robić. A więc klikamy sobie cyk, no i kolejny kosztuje jakby 6 tych kuponów. A później też przydałoby się na pewno podnieść laka. I siano na kolejnego rebirfa zarobione, a więc sobie klikamy cyk i mamy kolejnego rebirfa za 26 bilionów. I teraz w sumie podniósłbym sobie laka, bo to nam się przyda, bo musimy wydropić tą najrzadszą flopę. A to nie będzie proste, a więc sobie teraz podnieśmy o jeden laka. Dobra, i nabijam to dalej. Dobra, i teraz w sumie zrobiłbym jedną rzecz, bo potrzebujemy dużo, dużo końców, żebyśmy porobili sobie upgrade, bo jakby najlepiej by było strzelać z Marsa, bo tam jest mnożnik końców razy 4. Bo jak widzicie, tu jest mnożnik końców razy 4 i tutaj byśmy zarabiali więcej, ale jak sobie stąd strzelę, to prawdopodobnie nie trafię. No, nie ma szans, że trafię. Chociaż, dobra, w jakiś sposób trafiłem, ale i tak celność jest raczej niska, a jeszcze tam był większy mnożnik, a więc teraz przez 20 minut pofarmiłby sobie końsy, żeby zobaczyć, ile siana nam się udało zbierać właśnie na upgrade, a więc sobie kupujemy po raz
jest kolejny. Oczywiście podwójne końsy. No i farmi przez 20 minut oczywiście na upgrade. I później będziemy musieli uzbierać jakąś dużą ilość końsów na flopę. I po jakichś 20 minutach udało się uzbierać 332 bilion, a więc teraz odblokowałbym sobie po pierwsze tą mapkę, żebyśmy mogli jajko z flopą otwierać, a dalej sobie porobimy za resztę upgrade'y. I zobaczymy, czy wtedy będę w stanie trafić tam z końca, bo jakby no stąd na stówę nie trafię. Dobra, ale sobie tutaj cyk, odblokujmy to, no i zostało nam 282 biliony. A więc za troszeczkę możemy sobie jeszcze porobić te upgrade'y. Tutaj jeszcze to, no i za resztę siłę sobie zróbmy. A jeszcze tutaj to możemy raz zrobić i dalej nas już nie stać na upgrade'a, więc zobaczmy, skąd teraz trafimy. Tutaj tepnijmy się od razu na tą rakietę i teraz musimy wejść na górę. Jestem ciekawy, czy uda mi się stąd trafić. O, tutaj mamy w ogóle pole razy dwa, no to na pewno stąd trafimy z tym polem. I zarobiliśmy prawie 3 biliony za ten strzał, ale zobaczmy, czy bez tego pola trafimy. Cyk, leci sobie i czy doleci... Chyba nie, chociaż... Nie, dobra, brakuje mi trochę, musimy z bliższej odległości strzelać. Dobra, więc ja farmię dalej, żebyśmy uzbierali tak 300-400 bilionów na jajka z flopą. Dobra, i mamy 400 bilionów, a więc całkiem sporo. I jeszcze teraz musimy odpalić sobie podkę oczywiście. Odpalmy sobie podkę na ultralaka, która daje nam plus 5 laka. I odpalmy sobie podkę na betterlaka, która daje nam plus 3 laka. No i miejmy nadzieję, że teraz się uda trafić tą flopę. Pierwsze jajko, oby coś dobrego, znaczy jajko, skrzynka. No i mega słabo wyleciał na MRR, na którego było chyba z 40%. Druga skrzynka. Chociaż żeby wypadło trochę tych legend, to przynajmniej tym moim piłkarzom jakby te legendy też pozakładam i wtedy będziemy jeszcze więcej farmić. No i z tej kolejna legenda nam wypadła, więc spoko. Dajcie tą flopę, na którą jest 0,01%. Kolejna legenda nam wypadła, no sporo tych legend leci, ale dajcie tą najlepszą, no proszę. Jeszcze trochę zostało nam skrzynek do otworzenia. Dajcie tą flopę, no nie, no jeszcze jakiś giga słaby teraz. Kolejny giga słaby, pieseł nam wypadł, kolejny pieseł. No i jeszcze gorszy nam teraz wypadł. Jeszcze zostały 4 jajka, znaczy 4 skrzynki. No teraz znowu ten pieseł. Dobra, powiem wam, że same najgorsze rzeczy mi wypadały. Nawet wam tego nie pokazywałem. Ostatnia skrzynka, chociaż chyba jeszcze jedna będzie, bo posprzedaję te słabe. No i flopa legendarna nam wypadła, ale no, mamy już te legendarne flopy. Chcę tutaj tą mityczną flopę. Dobra, musimy sobie posprzedawać te słabe. I udało się uzbierać na jeszcze dwie, a więc spoko. Dobra, i ostatnia teraz. Z poprzedniej wypadł mi pies, no i tutaj flopa. No i kilka legendarnych flop mamy, ale niestety nie mamy mitycznej. Może w kolejnym filmie się uda, w tym to będzie na tyle.